Dobry wieczór. Jak zwykle w niedzielę mamy dla Państwa kilka ciekawych propozycji, a więc bez zbędnych wstępów zaczynamy od wiadomości dnia. Chyba każdy spacerujący ulicami Nowego Jorku czy innych amerykańskich miast musi zauważyć wyjątkową czystość wystaw sklepowych. Nie każdy wie, że dba o tę czystość sam personel. Codzienne porządki to po prostu obowiązek sprzedawcy. Robią to nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Instytucja sprzątaczek na specjalnych etatach nie jest tu rozpowszechniona. Eliza Davis ma 23 lata i zarabia miesięcznie $2700. Ale panna Eliza wykonuje na nowojorskim lotnisku czynności, które na warszawskim Okęciu wymagają zatrudnienia 5 mężczyzn. Jest kierowcą bagażowego wózka. Sama ładuje na ten wózek bagaże i dowozi na płytę lotniska. Sama przenosi walizki do samolotu, a potem prowadzi ten samolot do miejsca kołowania. Portów lotniczych można Amerykanom tylko pozazdrościć. Jeszcze długo nie będzie nas na podobne stać. W każdym takim porcie, o każdej porze, można kupić smaczny jogurt, świeże mleko i najpotrzebniejsze drobiazgi. Myli się ten, kto powie, że nasze Okęcie jest na to za małe, bo sala restauracyjna nigdy nie jest w całości udostępniona podróżnym, a wystawy sztuki współczesnej też zajmują sporo miejsca. Amerykańskie stewardesy pracują na pokładach samolotów, dopóki mają zdrowie i jako taki wygląd. W locie obowiązuje wydumana granica wieku. Stewardesa musi zmienić zawód w momencie, kiedy osiągnęła najwyższe kwalifikacje i doświadczenie. I wciąż mozolnie szkoli się od zera młode kadry, narzekając na brak personelu. Na pokładzie Boeinga każdy może uzyskać połączenie telefoniczne z całym światem. Może obejrzeć program telewizyjny lub posłuchać radia. Te usługi są dla każdego przewoźnika dodatkowym źródłem dochodu. Koncern Boeing jest największym w świecie producentem samolotów pasażerskich. W Seattle zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób. Ten bogaty potentat nie należy do rozrzutnych. Tak wygląda wydziałowa stołówka. Nieco z boku stoją wieszaki na ubrania. Natomiast liczne automaty pozwalają w każdej chwili kupić coś do zjedzenia i picia za własne pieniądze. Tenże Boeing ma tylko 40 samochodów służbowych, ale każdy jest w ciągłym ruchu. Łączność telefoniczna z dyspozyturą powoduje, że w ciągu dnia jeden samochód wykonuje kilkadziesiąt kursów. Do górskich miejscowości wypoczynkowych prowadzą najczęściej szerokie autostrady, a specjaliści od ochrony środowiska doradzają, gdzie jeszcze można zbudować dodatkowy wyciąg narciarski, w myśl zasady, że przyroda musi służyć człowiekowi. Im więcej ludzi jeździ na nartach, tym zdrowsze społeczeństwo, a i biznes większy. Te wypełnione trybuny to odpowiedź na pytanie, dlaczego Amerykanie nie dopłacają do sportu wyczynowego i do utrzymywania takich obiektów. Koszykarze dają widowisko, za które każdy chętnie płaci co najmniej $25. W przerwach meczu jest okazja do kolejnego wydatku. Płyną dochody z reklam. Te same hale sportowe służą jako miejsca widowiskowych imprez artystycznych, a także stają się terenem reklamowych ekspozycji lub targów handlowych. Oglądamy wystawę domków jednorodzinnych. Wszystkie są z drewna, można je złożyć w kilka dni, a kupić od ręki. Wystarczy zapłacić 10% ceny, reszta na raty. Jak by pan skomentował ten felieton? Toż przede wszystkim chciałbym się odnieść do pana pytania, że im to się udało, a mnie się nie udało wszystko jeszcze. Tak. Otóż oni 100 lat prawie, że na to pracowali i tam zawsze rozwiązania gospodarcze były oparte o zdrowy rozsądek i zasady ekonomiczne, jak pan wie, u nas nie zawsze. Mam nadzieję, że nam też to się uda, jako że nowy rząd, realizując ogólne społeczne żądanie, żeby wszystko było oparte o zdrowy rozsądek, tak chce robić. Wydaje mi się, że to musimy dążyć do tego, żeby każda pani Elżbieta czy pani Basia, która będzie wykonywała pracę za trzech, zarobi też w tej proporcji. Natomiast taka, która nic nie będzie robić, prawie że nic nie zarobi. I to, co proponujemy w tym nowym programie, to jest takie skoncentrowanie sił i środków, żeby dobry pracownik, wysoko kwalifikowany, przychodzący na 8 godzin i nie więcej, bo ta praca na ponad godziny jest też niczym nieuzasadniona, stawiający jak gdyby swoje siły i kwalifikacje przez 8 godzin w pracy, ma prawo żądać, żeby ta praca była tak zorganizowana, żeby zawsze wszystko było co potrzeba, żeby mógł przyzwoicie zarobić. Ja
twierdzę, że cały szereg naszych zakładów pracuje, jak to się mówi popularnie, na pół gwizdka i płaci pół pensji, bo nie może być inaczej. Chcemy, żeby te wszystkie, które pracują na pół gwizdka, zostały zlikwidowane i te środki i ludzi przenieść, bo tak na całym świecie robiono, do tych zakładów, które mogą w oparciu o dobre maszyny pracować z pełną wydajnością i płacić tym ludziom więcej. Ludzie muszą mieć świadomość, że na państwowej posadzie mogą zarobić 2 razy, 3 razy czy 5 razy tyle, jeżeli ta praca będzie ich wartościowa. Ale muszą się po prostu zgodzić na takie organizowanie pracy. My nie możemy operować metodami tego typu, że to są kapitalistyczne metody, socjalistyczne metody. Metody są dobre, jeżeli są skuteczne. Oczywiście, że muszą być jednocześnie to metody do przyjęcia w naszej współczesnej cywilizacji. Przecież my musimy kompromitować metody, które jak gdyby popierały prostą pracę, tą o łopatę, tylko większy wysiłek. Nieprawda. Trzeba dobrze zorganizować pracę, żeby każda praca dawała efekt. A poza tym eliminować te puste przebiegi, że jedne całe oddziały pracownicze pracowały i wydobywały pewne dobra, tworzyły je potem, a drugie z równą starannością je marnowały. To jest najgłupsze, zgoda. I temu powinni ludzie przeciwdziałać. I dlatego mają prawo wymagać od rządu dobrej organizacji pracy, pełnego wykorzystania tego wysiłku. I tylko to chcemy robić, nic innego. I nie można tego opatrywać jakimiś etykietkami, to jest metoda Thatcherowska, czy Stachanowska, czy jakaś inna. No już prawie 2 minuty po godzinie 20, a to oznacza, że resztę wieczoru spędzą Państwo już bez nas. Do zobaczenia.